W swojej pracy badawczej próbuje pogodzić teologię z historią. W gdańskiej gminie żydowskiej i na Uniwersytecie Gdańskim gościł profesor Geza Wermesz, autor publikacji o życiu Jezusa i rękopisach z Qumran. W Gdańsku promował swoją najnowszą książkę Autentyczna Ewangelia Jezusa. Geza Wermesz jest brytyjskim historykiem o korzeniach węgiersko-żydowskich. Jego rodzice przyjęli chrzest, ale i tak zginęli jako ofiary Holokaustu. Geza Wermesz po wojnie został księdzem. Wkrótce wystąpił z kościoła katolickiego, ale w swoich badaniach pozostał przy tematyce religijnej. Przez wiele lat zajmował się rękopisami z Nadmorza Martwego, potem starożytną interpretacją pisma. Interesuje się biografią Chrystusa. The attempt to place him. Próbuję osadzić postać Jezusa w historii. W swoich badaniach opieram się głównie na źródłach żydowskich z jego czasów. On rozstrzyga w tej chwili na przykład, które słowa Jezus rzeczywiście mógł powiedzieć, przynajmniej ideę wyrazić, a któremu jednak później w usta włożono. Geza Wermesz uznawany jest za badacza niezależnego i obiektywnego. Dowodzi tego decyzja Papieskiej Komisji Biblijnej, kierowanej w 1984 roku przez kardynała Ratzingera, która zaleciła czytanie jego książki Jezus Żyd.